Witamy ponownie z Tarnogórskiego Rynku. Wojtek Grzegolewski, witam serdecznie w weekendzie z TVS. Nasze dzisiejsze drugie spotkanie, ale to już trzeci dzień Gwarków 2023. Jesteśmy tutaj z całym naszym konwojem weekendu z TVS, żeby Wam pokazać, jak to miasto wspaniale się bawi. Ale zaczynamy od newsa z ostatniej chwili. Burmistrz stracił władzę, no ale to oczywiście nie wynik wyborów, a wynik tradycji. Przekazał bowiem klucze do miasta Gwarkom, którzy organizują te Dni Tarnowskich Gór, organizują to wspaniałe święto. I tak to właśnie tutaj w Tarnowskich Górach się bawimy, bawić się będziemy jeszcze, no bo jeszcze i sobota, i niedziela przed nami trwają. Przypominam tym wszystkim, którzy teraz dopiero włączyli telewizory, Gwarki 2023, czyli Dni Tarnowskich Gór, a obok mnie człowiek, który o tym święcie, a przynajmniej o tym, co będzie się działo na scenie za nami, wie wszystko, Bolesław Kowalski, specjalista do spraw artystycznych w Tarnogórskim Centrum Kultury. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się, witamy z płyty rynku w Tarnowskich Górach. No właśnie, witam Cię. Będziemy też za chwilę witać tutaj artystów. Tych artystów zamówiliście w tym roku naprawdę no, tyle, ile każdy szanujący się przynajmniej festiwal w Polsce. Tak, taki jest nasz plan. To nie są zwykłe dni miasta. To jest już taki właściwie festiwal. Zależy nam na tym, żeby skład był jak najbardziej eklektyczny, żeby każdy z mieszkańców i osób, które do nas przyjadą, znalazł coś dla siebie. Więc będziemy dzisiaj mogli posłuchać na przykład Vicky Gabor. To jest propozycja, myślę, że dla tych trochę młodszych i widzów, i wszystkich fanów, ale też może i dla nieco starszych, jeżeli będą się chcieli przekonać do muzyki tej takiej z ostatnich lat. Jak najbardziej. Przedstawicielka młodego pokolenia, dziewczyna znana z telewizji, dziewczyna, która jest u progu swojej kariery, a już jest bardzo znana. Także serdecznie zapraszamy na to, żeby już teraz doświadczyć jej jakości, bo tutaj się śmiejemy, że... Śmiejemy, no. Wierzymy mocno w to, że teraz rozpoczyna dzień w tym roku, a za kilka lat być może będzie gwiazdą dnia. To jest chyba taki dowód na to, że te talent show mają sens, że one czasem wyłaniają naprawdę gwiazdy. Owszem, zgadzamy się. Staramy się też śledzić właśnie te trendy telewizyjne. Talent show są bardzo dobrą wylęgarnią właśnie dla takich talentów. No i dzisiaj mamy efekt tego. Będziecie się mogli przekonać o jakości naszej młodej gwiazdy, Vicky Gabor. No i będziemy też się mogli przekonać o tym, jaką siłę w gardłach ma młoda publiczność, no bo wczoraj dali wyraz temu na przykład na koncercie Kwiatkowskiego. Owszem, stojąc pod sceną naprawdę jedno ucho mieliśmy praktycznie. Byliśmy zagłuszeni, aplauz i entuzjazm młodych, szczególnie fanek Dawida Kwiatkowskiego, był słyszalny gołym uchem, można powiedzieć. My też byliśmy, też to widzieliśmy, też to słyszeliśmy, słuch już odzyskaliśmy, a specjalnie dla Was przygotowaliśmy materiał z wczorajszego koncertu. A razem ze mną, przypominam tym wszystkim, którzy dopiero teraz zaczęli nas oglądać, Bolesław Kowalski, specjalista do spraw artystycznych w Tarnogórskim Centrum Kultury. Człowiek odpowiedzialny za dużą scenę, która za naszymi plecami. Mówiliśmy o Vicky Gabor, ale na Vicky Gabor dzisiejsze koncerty się nie skończą. Będzie też Kacperczyk. Jasne. Vicky Gabor zaczyna, a tuż po niej o godzinie 19 wystąpi zespół, który jest świetną mieszanką styli. To jest pierwszy zespół alternatywny, który jest w labelu SBM. Także ich kariera coraz bardziej nabiera rozpędu. Na najnowszej płycie ich m.in. występuje Artur Rojek. Jeśli ktoś nie zna,
to zapraszamy, jeśli ktoś zna, no to w ogóle zapraszamy, trendują na TikToku, to też taka trochę propozycja dla młodszych fanów, ale nie tylko, szczególnie zapraszamy osoby, które chcą doświadczyć czegoś nowego, bo to podobnie jak Vicky Gabor będzie zespół, który za kilka lat w niedalekiej przyszłości może zrobić naprawdę dużą karierę. Po energetycznej Vicky Gabor będzie no, troszeczkę chilloutu, przynajmniej na to liczymy, w wykonaniu Kacperczyka. No i później oczywiście gwóźdź programu, czyli Miłosz. Tak, Kacperczyk będą dobrym supportem dla Miłosza, bo oni też się jakby poruszają w sferze rapu, hip-hopu, łącząc to z muzyką alternatywną, a później no gwiazda, Miłosz, człowiek, który też niegdyś, właśnie nawiązując do Vicky Gabor, zaczynał dzień, grał bodajże w 2017 roku o godzinie tam 15, chyba 30, a teraz wraca po latach, mamy headlinera ze Śląska w Tarnowskich Górach na Gwarkach, czyli osobę, która wyprzedaje NOSP. I my tutaj, Tarnogórzanie, będziemy mieli okazję posłuchać jego wraz z zacnymi gośćmi, jego zacnym bendem w tej naszych pięknych okolicznościach architektonicznych, no i przy pięknej pogodzie, bo też warto zauważyć, że naprawdę jest bardzo ciepło i bardzo ładna pogoda jest. Bardzo dziękuję. Dzięki wielkie. Bolesław Kowalski z Tarnogórskiego Centrum Kultury był moim i waszym gościem. My gościliśmy w waszych domach prosto z Tarnogórskich Gór z Gwarków 2023. Jeszcze się nie żegnamy. Zobaczcie, jak się tutaj bawimy, jak się bawią ci wszyscy, którzy do Tarnogórskich Gór na te czterodniowe wielkie święto przyjeżdżają. No i jak pięknie wyglądają Tarnowskie Góry. Wracamy do naszej rozmowy z Bolesławem Kowalskim z Tarnogórskiego Centrum Kultury. Rozmawialiśmy o gwiazdach, między innymi o Vicky Gabor, o Miłoszu, którzy tutaj dzisiaj się pojawią. No właśnie, tak jak się przyglądałem temu waszemu folderowi, który tutaj trzymasz w rękach, dobieracie gwiazdy według takiego chyba dość uniwersalnego klucza, żeby dla każdego było coś miłego. Zdecydowanie tak. Zależy nam na tym, żeby każdy uczestnik, który się tutaj pojawi, chociaż miał ten jeden koncert, żeby sobie naprawdę posłał swojego ulubionego wykonawcy, żeby mógł na naszej płycie właśnie Rynku w Tarnowskich Górach posłuchać kogoś, kogo słucha cały rok praktycznie, a tutaj przyjedzie do niego. No i w okolicznościach, gdzie zazwyczaj no, nie ma tej przepięknej sceny, zobaczyć, posłuchać, może nawet zbić piątkę, zrobić zdjęcie. Może się uda nawet. To jest tak, że Gwarki 2024 zaczną się, mówię o przygotowaniach, zaraz po tym, jak wybrzmi ostatni akord Gwarków 2023? No nie skłamię, jak powiem, że już nawet teraz mamy pewną listę, właśnie kolega, który jest głównym koordynatorem Gwarków i tego programu. On ma taki specjalny zeszycik i tam sobie zapisuje nazwy, które się pojawią, nazwy artystów, wykonawców, zespołów, które prawdopodobnie zobaczymy w 2024 roku. Spróbujemy dowiedzieć się, uchylić wam rąbka tajemnicy, kogo być może zobaczycie już za rok, ale oczywiście nie ma co aż tak daleko wybiegać w przyszłość. Przybywajcie do Tarnowskich Gór, Gwarki 2023 trwają. My po raz kolejny w weekendzie z TVS widzimy się koło 19:50. Do zobaczenia.